18.05, dobry wieczór. Witamy Państwa z Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kolejnej z debat wyborczych Radia Kraków. Natalia Feluś, Jacek Bańka, dzień dobry. Witamy oczywiście tych wszystkich, którzy już za moment będą dyskutować o przyszłości Oświęcimia, słuchaczy Radia Kraków, tych, którzy oglądają nas na stronach internetowych i rzecz jasna tych wszystkich, którzy tego wieczora przyszli do auli Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. A tego wieczora o przyszłości Oświęcimia będzie dyskutować czworo kandydatów. Zaczynamy alfabetycznie. Z nami prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Chwieruta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami Renata Fijałkowska, Komitet Wyborczy Oświęcim Miasto Perspektyw. Dzień dobry Państwu. Maciej Klima, Komitet Wyborczy Wyborców KOS 2018. Dobry wieczór Państwu. To jest Koalicja Obywatelsko-Samorządowa i jest jeszcze z nami Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobry wieczór. Debata będzie się składać z czterech części. Pierwsza część to trzy pytania redakcyjne, druga to pierwsza tura pytań wzajemnych i tutaj pytający będą mieli jeszcze 30 sekund na ripostę, którą będą mogli się odnieść do tego, co usłyszeli od osoby pytanej. Trzecia runda to druga seria pytań wzajemnych z tym samym regulaminem. Wreszcie runda czwarta, podsumowanie. Na każdą z odpowiedzi kandydaci będą mieć 1,5 minuty, 30 sekund na zadanie pytania, 30 sekund również na ripostę. Mamy zegar, który będzie liczył czas zarówno podczas odpowiedzi, jak i podczas zadawania pytania. Zatem przechodzimy, jeszcze jedno. Odpowiadać będziemy alfabetycznie, przy czym każdą z kolejnych rund będzie rozpoczynać kolejna osoba. Zatem myślę, że możemy przechodzić już do pierwszej rundy. Pierwsza runda, czyli trzy pytania redakcyjne i Natalia Feluś. Pierwsze pytanie. Właśnie zakończył się ważny etap budowy obwodnicy Oświęcimia. Most nad Wisłą połączył oba brzegi w ciągu drogi krajowej 44, a tym samym dwa województwa, śląskie i małopolskie. W najbliższych tygodniach ma zostać połączony drugi most powstający nad rzeką Sołą. Obwodnica Oświęcimia będzie nową drogą o długości nieco ponad 9 km, która ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice-Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Czy nowe połączenia będą impulsem prorozwojowym dla Oświęcimia, czy też wzmocnią jego status przede wszystkim jako sypialni, a nie rynku pracy? Co więcej, według danych GUS miasto ma 37 tysięcy mieszkańców. W porównaniu z danymi z 2011 roku, kiedy liczba ludności wynosiła prawie 40 tysięcy, Oświęcimian ubywa. Jakie działania podjąć, żeby Oświęcim był przyjaznym miastem dla przyszłych pokoleń? Jako pierwszy odpowiadał będzie prezydent Janusz Chwierut. 90 sekund. Witam Państwa w Oświęcimiu. No, zadała Pani pytanie, które się składa z kilku kwestii. Po pierwsze, jeżeli chodzi o obwodnicę południową i budowę mostu na Solę, to myślę, to jest strategiczna decyzja i strategiczna inwestycja, jeżeli chodzi o rozwój miasta w dwóch aspektach. Po pierwsze, w aspekcie komunikacyjnym, czyli połączenia Oświęcimia z systemem dróg ekspresowych i tym samym autostrad w Polsce. A po drugie, to jest kwestia właśnie rozwojowa, czyli kwestia umożliwienia różnego rodzaju inwestycji na terenie miasta, wyrzucenia ruchu tranzytowego poza miasto Oświęcim i myślę, że zdecydowanie poprawia sytuację komunikacyjną w samym mieście Oświęcim. Jeżeli mówi Pani o kwestii tutaj związanej z demografią, ta sytuacja jest generalnie w całej Polsce. Wszyscy wiemy, że przecież mieszkańców Polski ubywa, około 120 tysięcy mieszkańców ubyło w tamtym roku w Polsce. To nie tylko w przypadku Oświęcimia, ale wielu innych miast, takich jak Łódź, Bytom, Sosnowiec, ale w przypadku nawet Małopolski Zachodniej, Chrzanów, Olkusz, to są miejscowości, które mają jeszcze większe spadki niż Oświęcim. Jaki pomysł na to? Myślę, że trzeba iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, należy wzmocnić budownictwo mieszkaniowe, czyli budować więcej mieszkań, a po drugie, stworzyć dobre warunki do mieszkania, co rozumiem przez stworzenie dobrych warunków do mieszkania. Przede wszystkim właśnie stworzenie wielu przestrzeni otwartych, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, kwestie związane z ofertą kulturalną, rekreacyjną. Myślę, że to w Oświęcimiu się dzieje i to w Oświęcimiu ludzie doceniają. W Oświęcimiu oddano w tamtym roku 262 mieszkania.
mała prośba, troszkę bliżej proszę mikrofon trzymać właśnie podczas odpowiedzi ust. Jako druga będzie odpowiadać Renata Fiałkowska. Czy powtórzyć pytanie? Powtórzmy raz jeszcze pytanie, dobrze? Jeszcze raz, a potem już będziemy, myślę, w skrócie do kolejnych przychodzić kandydatów. Pytanie brzmi, właśnie zakończył się ważny etap budowy obwodnicy Oświęcimia. Most nad Wisłą połączył oba brzegi w ciągu drogi krajowej 44, a tym samym dwa województwa, śląskie i małopolskie. W najbliższych tygodniach ma zostać połączony drugi most powstający nad rzeką Sołą. Obwodnica Oświęcimia będzie nową drogą o długości nieco ponad 9 km, która ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice-Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Czy nowe połączenia będą impulsem prorozwojowym dla Oświęcimia, czy jednak wzmocnią jego status przede wszystkim jako sypialni miasta, a nie rynku pracy? Co więcej, według danych GUS miasto ma 37 tysięcy mieszkańców. W porównaniu z danymi z 2011 roku, kiedy liczba ludności wynosiła prawie 40 tysięcy, Oświęcimian ubywa. Jakie działania podjąć, żeby Oświęcim był przyjaznym miastem dla przyszłych pokoleń? I 90 sekund dla Renaty Fiałkowskiej, Komitet Wyborczy Oświęcim Miasto Perspektyw. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Szanowni Państwo, autostrada S1 połączenie na pewno jest dobrym rozwiązaniem, natomiast z tego co pamiętam i z tego co wiem, to tutaj były dwie możliwe lokalizacje. Pierwsza bardziej korzystna dla miasta Oświęcim o 10 km bliżej, gdzie bardziej moglibyśmy liczyć na lokalizację przyszłych przedsiębiorstw i strefy ekonomicznej. W tym roku ta obwodnica, w tym momencie ta obwodnica jest bardziej korzystna dla gminy Brzeszcze. No i musimy tutaj nadrobić prawie 10 km, żeby dojechać do Bielska, więc no, sami Państwo widzicie, że 10 km to jest sporo. Wydaje mi się, że z tego co jak analizowałam dokumentację, to na pewno ten ruch tranzytowy będzie z tego korzystał, ale czy sam w sobie zmieni się ruch w Oświęcimiu? No nie wydaje mi się, dlatego że większość z Państwa i większość, też ja się do tych osób zaliczam, przekraczamy Sołę jadąc do pracy w jedną albo w drugą stronę. W związku z tym wydaje mi się, jeżeli nie popracujemy nad komunikacją miejską, no to ten ruch nie bardzo będzie ograniczony. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, bo pytanie jest bardzo złożone, to kwestia mieszkalnictwa. Oczywiście jest konieczność wybudowania nowych mieszkań, natomiast na mieszkaniach nie zakończymy. Bardzo dziękuję. To była Renata Fiałkowska, Komitet Wyborczy Oświęcim Miasto Perspektyw. Jako trzeci, myślę, że nie trzeba powtarzać pytania, będzie odpowiadał Maciej Klima, Komitet Wyborczy Wyborców KOS 2018. 90 sekund. Szanowni Państwo, dobre drogi, dobre połączenia kolejowe zawsze są impulsem do rozwoju, natomiast oczywiście drogi i koleje same z siebie nie stworzą miejsc pracy, nie stworzą nowych terenów mieszkaniowych. Przed nami duża praca do wykonania. Uważam, że trzeba przede wszystkim zinwentaryzować wszystkie miejsca, gdzie w Oświęcimiu można ewentualnie zainwestować pieniądze, wybudować jakieś zakłady pracy, centra logistyczne i inne takie budowle, które mogłyby skorzystać na istnieniu drogi ekspresowej, czy raczej łącznika do drogi S1. Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o demografię, Oświęcim od lat zmaga się z tym problemem, tu się zgadzam z moimi poprzednikami, natomiast czy my zrobiliśmy wszystko, żeby w dobrym czasie zatrzymać mieszkańców tutaj, a nie spowodować, żeby się wyprowadzili w inne miejsca. Tutaj wydaje mi się, że mamy dużo do nadrobienia, trzeba przede wszystkim uzbroić tereny, wybudować nowe drogi, tak żeby nowe blokowiska, nowe osiedla domów jednorodzinnych mogły powstawać w miarę szybko. No i na sam koniec chciałbym też zwrócić uwagę, że wybudowanie drogi S1 bez wyremontowania, zmodernizowania 2-kilometrowego odcinka między dzisiejszą Kastoramą a Orlenem na ulicy Chemików spowoduje, że korki przeniosą się z Błoni. Bardzo dziękuję. To był Maciej Klima, KOS 2018 i Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 90 sekund. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Oświęcimia. Droga S1 czy łącznik do drogi S1, obwodnica południowa Oświęcimia, to znaczący impuls dla rozwoju gospodarczego naszego miasta, czy ziemi oświęcimskiej szeroko rozumianej.
Szanowni Państwo, musimy wykorzystać ten potencjał. Nie wyobrażam sobie, żeby Oświęcim był samotną wyspą w trakcie budowy drogi ekspresowej S1. Droga S1 przebiega przez miasto Oświęcim, gminę Oświęcim i także gminy na terenie województwa śląskiego, gminę Bieruń, gminę Bojszowy. Widziałbym tak, że należy to, co poprzednicy powiedzieli, zinwentaryzować tereny wzdłuż całej drogi łącznika do drogi ekspresowej S1, scalić je i przedstawić jako wspólną ofertę inwestycyjną. Uważam, że powinno powstać stowarzyszenie na pograniczu województwa gmin, województwa małopolskiego i śląskiego i tutaj powinniśmy wykorzystać ten potencjał. Jeśli chodzi o tą drogę S1, to nie należy zapominać o to, co powiedział Maciek Klima wcześniej, o przebudowie rond, o prawoskręty, ponieważ to, co zostało powiedziane wcześniej, droga łączy się już w obecnie istniejącą starą infrastrukturę. No i należy, Szanowni Państwo, serdecznie podziękować w ogóle za budowę tej drogi ekspresowej S1. To rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął budowę tej drogi ekspresowej. Wiele lat Platforma Obywatelska obiecywała tą inwestycję, nie została wykonana. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. To był Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Drugie pytanie w tej pierwszej rundzie. Teraz rozpoczynać będzie Renata Fiołkowska. Drugie pytanie brzmi. Stawy Monowskie koło Oświęcimia to jedna z 7 potencjalnych lokalizacji dla małego reaktora jądrowego, który miałaby zbudować m.in. spółka Syntos. SMR to szansa czy zagrożenie dla Oświęcimia? Co miałoby się znaleźć na liście inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane przy okazji budowy reaktora? Renata Fiołkowska, 90 sekund. Szanowni Państwo, pragnę nadmienić, że SMR-ów nie ma jeszcze w ogóle. To jest projekt, który jest eksperymentem. Oczywiście tutaj inwestycje miało poprowadzić Syntos. Możemy się zastanowić nad, ponieważ potrzebujemy energii, ale czy to będzie reaktor jądrowy, gdzie wokół mamy też inwestycje związane z płynami chemicznymi. Natomiast proszę Państwa, pierwszy miał powstać taki SMR w Kanadzie. Nie powstał. Dlaczego w Europie nie powstały takie SMR-y? Dlaczego Niemcy rezygnują z inwestycji w małe elektrownie jądrowe? Nie, potrzebujemy energii, ale pojawiają się nowe możliwości. Możemy skorzystać również z przetwarzania węgla pod ziemią jako paliwa gazowego, a także pojawia się powoli energia wodorowa. W związku z tym moim zdaniem należy zapytać przede wszystkim mieszkańców, można połączyć inwestycje, ale czy to ma być SMR? Nie sądzę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie może jeszcze powtórzymy. Teraz odpowiadał będzie Maciej Klipa. Pytanie brzmi. Stawy Monowskie koło Oświęcimia to jedna z 7 potencjalnych lokalizacji dla małego reaktora jądrowego, który miałaby zbudować m.in. spółka Syntos. SMR to szansa czy zagrożenie dla Oświęcimia? Co miałoby się znaleźć na liście inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane przy okazji budowy reaktora? Maciej Klima, 90 sekund. Szanowni Państwo, tak jak moja poprzedniczka powiedziała, to jest całkowicie nowa technologia, która dopiero powstanie. Czy ona powstanie w Oświęcimiu, to się okaże. Natomiast uważam, jako człowiek, który ma wykształcenie techniczne, konkretnie moja specjalizacja to jest elektroenergetyka, nie wolno się bać elektrowni atomowej, chociażby dlatego, że to jest najbezpieczniejsze, najstabilniejsze źródło energii. Czy Oświęcim na tym zyska? Wydaje mi się, że możemy wykorzystać istnienie tej elektrowni do tego, żeby chociażby osiedlić tutaj specjalistów wysoko opłacanych, wysoko wykwalifikowanych, co na pewno też przełoży się na poziom życia naszych małych biznesów. Jakie inwestycje? Wydaje mi się, że przede wszystkim należałoby zainwestować w przebudowę sieci ciepłowniczej, ponieważ dużo ciepła odpadowego powstanie przy okazji eksploatacji takiej elektrowni i Oświęcim może być bardzo tanio zasilony w energię cieplną w zimę. Natomiast jeśli chodzi o samą energetykę elektryczną, no to wydaje mi się, że taka elektrownia może być sprzedawcą energii i po prostu możemy wykorzystać ją żeby elektrownia sprzedawała energię Oświęcimia. Bardzo dziękuję. To był Maciej Klima, KOS 2018. To samo pytanie, SMR, Jakub Przewoźnik, Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, jestem zwolennikiem budowy takiego małego reaktora atomowego, nie dokładnie w Oświęcimiu, ale w gminie wiejskiej, bo tak jest rozważona ta budowa. Po pierwsze, jesteśmy w budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej i marzę o tym, żeby w tym właśnie budynku kształcili się specjaliści związani z energetyką atomową. Budowa takiego małego reaktora to także nowe miejsca pracy. Przecież tą elektrownię atomową na miejscu należy wybudować, to nie będzie przywieziona na miejsce. Poza tym to, co zostało powiedziane wcześniej, jeśli w ogóle ta elektrownia atomowa zostanie wybudowana, ponieważ nie wiemy, jakie są aktualne plany, udziałowcem w spółce jest Orlen państwowy, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Jeśli taka elektrownia powstanie na terenie miasta, to co powiedział Maciej Klima, no, powinna zaopatrywać nasze miasto w energię cieplną po pierwsze. Po drugie w energię elektryczną. Mam nadzieję, że taka firma będzie mogła sprzedawać energię elektryczną taniej dla mieszkańców naszego miasta. Poza tym w trakcie inwestycji jako rekompensata powinna zostać rozbudowana sieć ciepłownicza w całym naszym mieście i powinna energia zostać dostarczana także do domów jednorodzinnych. Szanowni Państwo, energia atomowa to stabilne źródło energii. Nie jesteśmy w stanie w Oświęcimiu wybudować sobie farmy wiatraków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Jakub Przewoźnik, Prawo i Sprawiedliwość. I to pytanie, w zasadzie seria odpowiedzi, zamyka prezydent Janusz Chwierut. Szanowni Państwo, budowa małych reaktorów jest to inwestycja, która w przypadku Oświęcimia tak naprawdę jest inwestycją, która może się wydarzyć za 10 lat. I tutaj lekka poprawka, dlatego że nie będzie ona budowana na terenie gminy, co prawda nazywa się Stawy Monowskie, natomiast będzie budowana na działkach położonych na terenie miasta Oświęcim i potencjalne dochody podatkowe będą wpływały do miasta Oświęcim. My jako miasto spotkaliśmy się oczywiście szerzej tutaj z panem starostą, z panem wójtem, ale i z mieszkańcami, z radami osiedlowymi, tutaj spółką Orlen Synthos Green Energy, która jest potencjalnym inwestorem. Oczywiście myśmy główny nacisk kładli na to, żeby było zachowane bezpieczeństwo, bo to jest podstawa. Musimy przede wszystkim tutaj dbać o mieszkańców i naszą rolą jest właśnie pilnowanie tego, żeby ta technologia i te działania były bezpieczne. I na to stawialiśmy. Nie jesteśmy w stanie jako samorządy przecież uczestniczyć w tym projekcie, wydawać ogromne miliardy złotych. Ale chciałbym bardziej się skupić na tym, co teraz, bo oczywiście to jest przyszłość, która może się wydarzyć za 10 lat. Natomiast dzisiaj tak naprawdę Synthos od 2028 roku chce odejść od węgla. W tym roku kończy dużą instalację właśnie gazową, która będzie pozwalała dostarczać ciepło na teren miasta. I myślę, że to jest kierunek, który jest bardzo istotny i związany. Oczywiście to są też działania gospodarcze, rozwojowe w różnych obszarach miasta Oświęcim. Bardzo dziękujemy. Panie prezydencie, przy kolejnej odpowiedzi troszkę bliżej jeszcze w mikrofon, dobrze? Teraz trzecie pytanie w pierwszej rundzie, ostatnie już z tych trzech pytań. Rozpoczynał będzie Maciej Klima, ale najpierw poznamy pytanie. Trzecie, ostatnie pytanie jest zdecydowanie bardziej lokalne. Po otwarciu nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Muzeum Auschwitz, osiedle Pileckiego, graniczące z nowym wejściem do miejsca pamięci, boryka się z problemem, który generuje ruch turystyczny. Wzmożony ruch autokarów i samochodów osobowych, brak miejsc parkingowych oraz jasnych wytycznych dla zwiedzających utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców osiedla. Czy zaplanowane na wiosnę tego roku przebudowa osiedla rozwiąże te problemy, czy potrzeba innych regulacji, także ze strony Muzeum Auschwitz, by sprostać oczekiwaniom i mieszkańców Oświęcimia, i turystów. Jako pierwszy Maciej Klima. Szanowni Państwo, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że budowa tego centrum była zaplanowana kilkanaście lat temu, jeszcze w czasach poprzedniego prezydenta Janusza Marszałka. I mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby przygotować się do tego zadania, do tego wzmożonego ruchu po tej drugiej stronie Państwowego Muzeum, gdzie do tej pory takiego ruchu pielgrzymów nie było. Dlaczego się to nie wydarzyło? No to już pytanie do pana prezydenta, ewentualnie do starostów, którzy tutaj przez te wszystkie lata rządzili. Czy ta inwestycja rozwiąże? Wydaje mi się, że bardzo wiele problemów na pewno rozwiąże, natomiast ciągle pozostaje temat infrastruktury, która została na ulicy Leszczyńskiej, a do niej najprościej się dostać ulicą Władysława Bartoszewskiego, która jak wiadomo jest w tej chwili zamknięta.
od pana dyrektora Cywińskiego zależy, czy i kiedy ta ulica zostanie otwarta. Ja jako prezydent na pewno będę zabiegał, żeby wypracować z panem dyrektorem, ewentualnie z ministrem kultury, jakieś rozwiązanie, które usatysfakcjonowałoby zarówno mieszkańców Zasola, osiedla Pileckiego, jak i wszystkich zainteresowanych. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. To był Maciej Klima, KOS 2018. Powtórzmy pytanie. Za moment odpowiadał będzie Jakub Przewoźnik, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie dotyczące i mieszkańców Oświęcimia, i turystów. Po otwarciu nowego centrum obsługi odwiedzających Muzeum Auschwitz, osiedle Pileckiego graniczące z nowym wejściem do miejsca pamięci boryka się z problemem, który generuje ruch turystyczny. Wzmożony ruch autokarów i samochodów osobowych, brak miejsc parkingowych oraz jasnych wytycznych dla zwiedzających utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców osiedla. Czy zaplanowana na wiosnę tego roku przebudowa osiedla rozwiąże te problemy, czy potrzeba innych regulacji, także ze strony Muzeum Auschwitz, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców i turystów? Jakub Przewoźnik, 90 sekund. Zadane pytanie pokazuje dogłębnie, jak wygląda współpraca miasta Oświęcim, czy władz miasta Oświęcim z dyrekcją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. No, mam wrażenie, obserwując to z zewnątrz, że takiej współpracy po prostu nie ma. Szanowni Państwo, wiele lat temu inwestycja została zaplanowana, inwestycja została wtłoczona w centrum, w znaczną część osiedla Zasole i teraz powoduje to uciążliwości dla mieszkańców, głównie osiedla Pileckiego. Dzięki zaangażowaniu Rady Osiedla Zasole oraz lokalnych przedstawicieli udało się pozyskać dla miasta dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie ponad 7 milionów złotych na przebudowę osiedla Pileckiego. No, mam nadzieję, że zaplanowana przez Urząd Miasta i pana prezydenta inwestycja chociaż w jakikolwiek mały sposób ułatwi życie mieszkańcom osiedla Zasole. Pokazuje to, szanowni państwo, problem braku współpracy pomiędzy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, miastem Oświęcim, no, a także starostą. To starostwo wydawało pozwolenie na przebudowę. No, nie wiem, dlaczego nie został zaplanowany parking wielopoziomowy, skoro ta inwestycja została zaplanowana w tej lokalizacji. No, kłania się tutaj współpraca z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ja tej współpracy nie widzę. Mam nadzieję, że przebudowa osiedla Pileckiego spowoduje mniejsze uciążliwości dla mieszkańców miasta. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Jakub Przewoźnik, Prawo i Sprawiedliwość. Na pytanie o osiedle Pileckiego będzie odpowiadał prezydent Janusz Kierut, 90 sekund. Szanowni Państwo, mam jakieś wrażenie, że tutaj pan radny Przewoźnik zapomniał, kto przez ostatnie 8 lat rządził w Polsce. Przecież rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I tak naprawdę ta inwestycja była realizowana przez ten okres. Po drugie, w 2007 roku, kiedy zdecydowano o zakupie właśnie byłej bazy PKS-u, wtedy był ministrem pan świętej pamięci Mertal z rządu PiS-u, który zdecydował o tym właśnie, że lokalizacja przyszłego centrum obsługi będzie położona w tym miejscu. Więc proszę tutaj nie zarzucać nam, na przykład mnie, panu staroście, że to była nasza decyzja. Oczywiście teraz trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą, żeby zarówno mieszkańcy, jak i też turyści w miarę tutaj mieli dobre warunki. Oczywiście wszystko wydaje się, że szczególnie w tym okresie letnim, gdzie mamy szczyt sezonu, ta propozycja parkingu, która jest dzisiaj, jest niewystarczająca. Natomiast w okresie zimowym, czy jesiennym, czy obecnie, widzimy, że ten parking, który jest, jest wystarczający. Myśmy oczywiście rozmawiali i z mieszkańcami tutaj osiedla Pileckiego, z Radą Osiedlową. Wypracowaliśmy też organizację ruchu. Państwo widzicie, że tam są zakazy wjazdu dla wszystkich, którzy nie są mieszkańcami właśnie osiedla Pileckiego. Ale szukamy dalszych rozwiązań. Mianowicie chcemy też wybudować parking na tutaj połączeniu ulicy Więźniów Oświęcimia i ulicy Legionów, ale też chcemy wybudować rondo, które będzie się właśnie znajdowało bardzo tam dziękuję. Na drodze to wojewódzkiej. Dziękuję. Tak, prośba o taki umiarkowany aplauz. Słuchacze słyszą nas doskonale, natomiast my tutaj w sali słyszymy się dość średnio przy tak burzliwym aplauzie, więc taki umiarkowany raczej. Proszę, byśmy słyszeli również osoby biorące udział w tej dyskusji. Jako ostatnia odpowiada na to pytanie Renata Fiałkowska.
Szanowni Państwo, Centrum Obsługi Turystów już powstało, więc mówienie o tym, czy ono ma sens i jakie stwarza warunki, nie ma sensu. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy osiedla Pileckiego. W szczycie sezonu turyści kamperują tam, grillują, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Często mieszkańcy ze swoich okien widzą genitalia osób, które się załatwiają, więc mówmy tutaj wprost, potrzebne jest miejsce, gdzie takie kampery czy turyści będą mogli spędzać noc, spędzać popołudnie, grillować i zabezpieczać też swoje potrzeby, a mieszkańcy też będą spokojni. Oczywiście powstały karty tak zwane karty turystyczne, karty bardziej, myślę, że to chyba chodzi o osoby bliskie, tak, bo mieszkańcy sami nie wiedzą, o co chodzi z tymi kartami. I po taką kartę trzeba biec, żeby ją dać za samochód i zaparkować. Natomiast to nie powoduje, że turyści nie będą tam parkować. Sam zakaz nie stworzy tego warunku. Myślę, że też taki pomysł zabrania części placu zabaw, który jest na osiedlu Pileckiego pod parking, też nie rozwiązuje problemu, dlatego że mieszkańcy potrzebują tego placu zabaw i uważam, że to jest błędna decyzja. Bardzo dziękujemy. To była Renata Fiałkowska, Oświęcim, miasto perspektyw. Mocnym akcentem tę pierwszą rundę zakończyliśmy. Mamy nadzieję, że ta temperatura będzie tylko i wyłącznie rosła. Runda druga to są te wzajemne pytania. 90 sekund na odpowiedź, 30 sekund na zadanie pytania. No i później jeszcze pytający ma 30 sekund na ripostę. Jako pierwszy pyta Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, ja mam pierwsze pytanie do pani Renaty Fijałkowskiej. Wiele w Oświęcimiu mówi się na temat starzejącego się społeczeństwa, a pani jest ekspertem w tej dziedzinie. Wielu mieszkańców mówi, że w Oświęcimiu konieczna jest budowa domu seniora dla naszych mieszkańców. Co pani na ten temat uważa? Renata Fijałkowska, 90 sekund na odpowiedź. Panie Jakubie, dziękuję za to pytanie. Ja od 3 lat jestem związana z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów oddziału terenowego w Oświęcimiu. Od roku jestem sekretarzem i od już 3 lat mówimy o budowie domu seniora w Oświęcimiu. Oczywiście były już plany lokalizacyjne i takie plany są i mamy koncepcję. Natomiast uważam, że miasto ma obowiązek zabezpieczyć potrzeby osób starszych, szczególnie jeżeli chodzi o dom seniora. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, coraz więcej też dużo osób, które wykupiło swoje mieszkania w blokach, było jeszcze wtedy młodymi osobami. W tym momencie stanowi to bardzo dużą barierę architektoniczną. Schodzenie z 4. piętra, wychodzenie na 4. piętro. Dużo osób ma problemy związane z narządami ruchu. Jest po udarach, jest po wylewach. I konieczne będzie też zabezpieczenie im takiej formy, która spowoduje, że nie będą wykluczeni społecznie i będą mogli jeszcze te swoje lata dobrze zagospodarować i dobrze żyć. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeszcze 30 sekund dla Jakuba Przewoźnika. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że zgadzamy się w tej sprawie. No, szanowni Państwo, dom seniora zaplanowany był wiele lat temu na starych stawach. Dziś w tym miejscu powstał sklep wielkopowierzchniowy. Tylko tyle. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pyta prezydent Janusz Chwierut. 30 sekund, panie prezydencie. Ja mam pytanie do pana radnego Przewoźnika. Pan radny Przewoźnik jest 10 lat już radny w Oświęcimiu. Jak to powiedział ostatnio na debacie w TVP Kraków, że prezydent wydaje miliony złotych na megalomanię. To ja się zastanawiam, czy budowa na przykład pływalni, czy budowa hali sportowej, czy teraz jak budujemy żłobek, to jest megalomania. Ale powiedzieliście państwo, że będziecie przeznaczać pieniądze na błahe rzeczy. To ja mam takie pytanie. Ile pan złożył wniosków do budżetu miasta podczas debaty budżetowej? Jakub Przewoźnik, 90 sekund. Panie prezydencie, dziękuję serdecznie za to pytanie. Spodziewałem się tego pytania. Nie zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
Jeśli chodzi o megalomanię, bo pana pytanie składało się z dwóch rzeczy. No, taki park na Kamieńcu przygotowany pod live festiwal Oświęcim, no okazało się, że i nie ma live festiwalu, a na parku rośnie trawa. Co do inwestycji. Teraz budujemy kolejny parking wielopoziomowy na bulwarach za wiele milionów złotych. No mam nadzieję, że będzie on służył mieszkańcom miasta czy turystom, a nie mieszkańcom bloku deweloperskiego. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wniosku, szanowny panie prezydencie, doskonale pan wie, jak wyglądają głosowania w Radzie Miasta. Każdy wniosek składany przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości jest odrzucany przez radnych pana klubu i Platformy Obywatelskiej. Szanowni państwo, nie dajcie się zmanipulować tymi informacjami. Zobaczcie, ile składaliśmy wniosków i jakie są kuriozalne odpowiedzi pana prezydenta na nasze wnioski. Dziękuję serdecznie. I 30 sekund dla prezydenta. Szanowni państwo, ja zbadałem, ile w tej kadencji radny przewoźnik składał wniosków w trakcie sesji budżetowej. Ani jednego nie składał. Zbadałem też, ile razy zabierał głos w trakcie debaty budżetowej. Ani razu nie zabrał głosu w trakcie debaty budżetowej. Zbadałem także, ile razy popierał budżet, który zawiera też i duże inwestycje, i małe. I zawsze nie popierał tego budżetu, więc uważam, że państwo to, co mówicie, to jest po prostu hipokryzja. Z jednej strony mówicie, że będziecie to realizować, a tego nie popieracie. Drodzy państwo, nie słyszymy się w tej sali. Pyta Renata Fijałkowska. Ja pytam, tak? Tak. Ja chciałabym zadać pytanie panu prezydentowi Januszowi Kwiatkowi, ponieważ przy debacie telewizyjnej był pan też jedyną osobą, która nie dostała pytania. Panie prezydencie, głosi tutaj na plakatach, że jest pan dobrym gospodarzem, skutecznym prezydentem. Co to konkretnie oznacza dobry gospodarz i jakie zadania pan realizuje, że pan jest dobrym gospodarzem? Odpowiada Janusz Kwiatkowski, 90 sekund. Ja dziękuję za to pytanie, bo myślę, że dowodów tego, że w Oświęcim się zmieni w ciągu tego kilkunastu lat, które pełnię funkcję prezydenta miasta, jest wiele. Praktycznie w każdym osiedlu dokonaliśmy różnych zmian. Zarówno tych inwestycyjnych, tych dużych, ale i tych małych. Bo przecież choćby o tych szkołach, które tutaj były mówione, że to są błahe inwestycje. Zrealizowaliśmy przecież tutaj Orlik przy Szkole Podstawowej numer 9. Zrealizowaliśmy cały kompleks inwestycyjny przy Szkole Podstawowej numer 8. Przygotowujemy projekty, jeżeli chodzi o tutaj kwestie związane ze Szkołą Podstawową numer 5 i przebudową Orlika. Także złożyliśmy do projektu budżetu, myślę, że bardzo ciekawe propozycje związane z budową miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej numer 11, ale jednocześnie także Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej numer 4. Na tej sesji będzie głosowane też budowa boiska piłkarskiego, nie piłkarskiego, tylko szkolnego, które jest położone przy Szkole Podstawowej numer 1. Także tych propozycji jest wiele. Ja tu nie chcę wymieniać tych dużych inwestycji, bo państwo doskonale wiecie, ale my także dbamy o to, żeby właśnie wewnątrz osiedli ta przestrzeń się zmieniała, żeby ona służyła mieszkańcom, żeby ludzie mieli satysfakcję, że żyją w fajnym, przyjaznym miejscu i są zadowoleni z Oświęcimia. Ja czuję tą dumę z miasta Oświęcim. Dziękuję. 30 sekund dla Renaty Fijałkowskiej. Panie prezydencie, rządzi pan 13 lat. Sprawdziłam pana oświadczenie majątkowe. Nie ma pan żadnych kredytów, długów. Natomiast dług miasta rośnie w tym roku. Urośnie do 72 milionów złotych. 54 było, jak pan zaczynał. 72 miliony z 9-milionowym zaciągnięciem ustawy budżetowej i decyzji RIO. To jest 2200 zł na mieszkańca Oświęcimia. Bardzo dziękuję. To była Renata Fijałkowska. Tę rundę zamyka Maciej Klima. Komu zadaję pytanie? Maciej Klima? Ja mam pytanie do Jakuba Przewoźnika. Myślę, że nie wolno tego tematu pominąć. Przez ostatnie 8 lat Polską rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Między innymi zmieniło ustawę o PIT, dzięki czemu mniej pieniędzy koniec końców trafiło do samorządów. Jeśli chodzi o ilość zadań,
ilość koniecznych wydatków, nic się tutaj w tej materii nie zmieniło. Czyli za mniej pieniędzy trzeba było wykonać te same zadania. Czy czuje się pan winny? Jakub Przewoźnik, 90 sekund. Drogi panie Macieju, a czy obniżka podatku PIT nie przyczyniła się do rozwoju gospodarczego również miasta Oświęcim? Mieszkańcy wydają pieniądze tutaj na tym terenie, to po pierwsze. A po drugie, ja podliczyłem sobie, że dofinansowania, które uzyskało miasto Oświęcim w ostatniej kadencji, to ponad 40 milionów złotych. Głównie inwestycje drogowe zrealizowane na terenie miasta Oświęcim zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu, czy to z Polskiego Ładu, czy z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Także Maćku, pieniądze zostały w kieszeni mieszkańców, mogli je wydać w dowolny sposób, a zadania zostały zrealizowane i to dofinansowane dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego, a wcześniej pani premier Beaty Szydło. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 30 sekund dla Macieja Klimy, żeby się odniósł do odpowiedzi. Tak, Jakubie, ale powiedziałeś o inwestycjach z Polskiego Ładu, ale mamy problemy na przykład z finansowaniem edukacji szkół. I tutaj jest wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że nowy rząd, który obiecuje, że sytuacja samorządów się poprawi, to zmieni. Między innymi weźmie na swoje barki część utrzymania tych szkół. Bardzo dziękujemy. To była druga runda, czyli pierwsza seria pytań wzajemnych. Trzecia runda to druga seria z kolei pytań wzajemnych. Zmieniamy kolejność. Teraz jako pierwszy pyta prezydent Janusz Chwierun. Ja mam pytanie do pana Macieja Klimy. W niedzielę świętowaliśmy ogromny sukces. Myślę, że wszyscy oświęcimianie byli ogromnie dumni, bo Unia Oświęcim zwyciężyła z GKS Tychy i awansowaliśmy do wielkiego finału w Hokej Lidze. Myślę, że to jest ogromne wydarzenie i wszyscy się cieszymy. To jest ogromna zasługa zawodników, działaczy, sztabu szkoleniowego, kibiców, którzy stworzyli świetną oprawę. Ja mam pytanie do pana Klimy. Czy będzie finansował hokej w Oświęcimiu, w jakiej wysokości? Maciej Klima, 90 sekund. Dziękuję za to pytanie. Panie prezydencie, jak pan dobrze wie, częścią środowiska KOS to jest środowisko sportowe, także związane z naszym klubem hokejowym, ale nie tylko. Tak, będę finansował. Nie mogę ujawnić kwot, bo to będzie oczywiście zależało od konkretnej sytuacji w konkretnym roku. Natomiast finansowanie hokeja to oczywiście to nie są tylko zmarnowane pieniądze, jak wielu działaczy w różnych miejscach próbuje to przekazać, ale to też jest budowanie naszej wspólnoty. Za te pieniądze w okolicy 1 miliona złotych duża część mieszkańców otrzymuje wydarzenie, które trwa przez dużą część roku, która ich jednoczy, daje im tematy do rozmów, daje okazję do spotkań i uważam, że zabieranie im tego, nie dając nic w zamian, jest po prostu chybionym pomysłem. Bardzo dziękuję. 30 sekund jeszcze, prezydent Chwierut. Także ja się bardzo cieszę z takiego stanowiska, dlatego że uważam, że faktycznie wydanie nie miliona złotych, tylko 1,5 miliona złotych w tym roku w budżecie jest na właśnie drużynę hokejową. To są dobrze wydane pieniądze. Po pierwsze mamy promocję, teraz finał będzie transmitowany w telewizji publicznej. Będziemy także mieli to, co zostało też powiedziane tutaj przez pana Klimę. Właśnie poczucie tej tożsamości, bo tak naprawdę kibice oświęcimskiej drużyny Reprezentacji Unia Oświęcim, to są zarówno mieszkańcy Oświęcim, jak gminy Oświęcim, Chełmka, Brzeszcz, Kęt. I to buduje poczucie wspólnoty. I nie ukrywam, że bardzo cieszę się bardzo, prezydencie, że mam taką wspaniałą bardzo drużynę. Dziękuję. Teraz pyta Renata Fiałkowska, Oświęcim Miasto Perspektyw. Ja się powtórzę, zadam pytanie panu prezydentowi. Panie prezydencie, dlaczego pan nie prowadzi konsultacji społecznych w strategicznych inwestycjach i w działaniach, które no, konieczne by było, żeby mieszkańcy również podjęli, dali swój głos? Prezydent Chwierut, 90 sekund. Znaczy ja nie ukrywam, że ja bardzo dużo rozmawiam z mieszkańcami. Chyba jestem jedynym prezydentem, który spotykał się i spotyka dalej z wszystkimi radami osiedlowymi. Ja co roku w okresie właśnie jesiennym spotykam się z każdą radą osiedlową i rozmawiamy na temat różnych problemów, które dotyczą danego osiedla, które dotyczą mieszkańców całego miasta i myślę, że to jest okazja do tego, żeby z jednej strony mógł przekazać informacje od strony miasta, ale z drugiej strony właśnie usłyszeć
różnego rodzaju bolączki, problemy i oczekiwania, więc nie ukrywam, że to prowadzę i także staram się to realizować na innych poziomach. Uczestniczę w wielu różnego rodzaju innych wydarzeniach na terenie miasta, gdzie odbieram sygnały w różnych kwestiach, także przecież wydarzeń kulturalnych, czy różnego rodzaju imprez, które są organizowane, czy to przez miasto, czy to przez organizacje. I myślę, że właśnie ten dobry kontakt z mieszkańcami powoduje to, że mam wiedzę i też nie ukrywam, bo oczywiście tutaj różne są opinie i każdy ma prawo do tego, natomiast ja bardzo dużo odbieram informacji pozytywnych, zarówno od mieszkańców, jak i osób, które przyjeżdżają spoza Oświęcimia, które nie były w Oświęcimiu kilka czy kilkanaście lat i naprawdę to miasto się im bardzo podoba. Zresztą państwo na debacie tutaj w Krakowie w TVP o tym mówiliście, że to miasto jest piękne, zielone, z czym się zgadzam i dlatego uważam, że konsultacje to jest najważniejsza rzecz, ale one polegają na tym, żeby rozmawiać z ludźmi bezpośrednio. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 30 sekund jeszcze dla Renaty Fijałkowskiej. Panie prezydencie, zapoznałam się ze strategią rozwoju miasta Oświęcim do roku 2030 i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że konsultacje były prowadzone tylko wśród osób od 20 do 49 roku życia z wykształceniem wyższym. Natomiast nie wzięte zostały pod uwagę osoby 18-20 lat, czyli młodzież, oraz osoby powyżej 50 roku życia, co oznacza, że te osoby wykluczone zostały z... Bardzo dziękujemy. Renata Fijałkowska, Oświęcim Miasto Perspektyw. Teraz pyta Maciej Klima, KOS 2018. Przepraszam państwa, ale zmagam się z przeziębieniem. Panie prezydencie, mam pytanie o nowy ranking czasopisma Wspólnota. Chodzi o ranking dotyczący sukcesu kadencji. W ostatnim rankingu Oświęcim spadł o 190 miejsc, zajmując 7 miejsce od końca. Czy to jest synonim skuteczności? Prezydent Chwierut. Znaczy ja nie oglądałem tego rankingu, nie wiem nawet w jakim obszarze on był i czego dotyczył. Natomiast ja powtarzam to, co wcześniej mówiłem. Też dla mnie ocena jest ocena mieszkańców, ludzi, którzy widzą zmianę w Oświęcimiu. Oczywiście ja nie popadam też to, że jestem zachwyśnięty tym, co zrobiliśmy, bo to zasługa jest wielu osób, radnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych. Ale stawiamy sobie nowe cele, nowe wyzwania, które są zawarte też w moim programie Nowa Dekada Oświęcim 2030. I w tym programie chcemy zrealizować wiele ważnych rzeczy w 21 obszarach. To nie jest tak, że Oświęcim jest zamknięty w paru obszarach i w paru kwestiach. Tak naprawdę przecież różne pokolenia, młodzi mają inne oczekiwania, starsi mają inne oczekiwania, rady osiedlowe, czy na przykład Zasole ma inne oczekiwania niż Manowice i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj właśnie organizacje pozarządowe, które są bardzo aktywne w Oświęcimiu, też mają różnego rodzaju oczekiwania. I uważam, że ocena generalnie polega na tym, jak nas postrzegają z zewnątrz, ale jak my się sami postrzegamy. I uważam, że powinniśmy mieć dumę jako mieszkańcy Oświęcimia, że dokonaliśmy wspólnie wszyscy dobre rzeczy. Ja nie oceniam, że to nie jest zasługa prezydenta czy rady, ale to jest zasługa przede wszystkim mieszkańców, że wspólnie potrafimy realizować wiele wspaniałych rzeczy. I powiem szczerze, że wiele takich, nie wiem, dla mnie samorządowcy z innych miast Małopolski Zachodniej twierdzą, że Oświęcim bardzo dynamicznie i bardzo dobrze się rozwija. I tak powiedziałem, to jest zasługa nie moja, ale wszystkich nas i dzięki temu zmieniamy Oświęcim. Wierzę w to, że będziemy go dalej zmieniać. Bardzo dziękuję. 30 sekund dla Macieja Klimy. Panie prezydencie, inny ranking tego czasopisma wskazuje, że jesteśmy jednym z najbogatszych miast per capita, więc w Oświęcimiu są środki na to, żeby te wszystkie inwestycje, te wszystkie udogodnienia kreować. Natomiast wydaje mi się, że spadek praktycznie na samo dno to też jest jakimś tam wyznacznikiem, że pora na zmiany w Oświęcimiu i pora na jakieś inne spojrzenie na wiele spraw. Bardzo dziękujemy. To był Maciej Klima, KOS 2018. Teraz pyta Jakub Przewoźnik. Ja mam pytanie do pana prezydenta Janusza Chwieruta. Uwielbia pan, panie prezydencie, chwalić się o swoimi sukcesami, a jaka jest pana największa porażka? Prezydent Chwierut, 90 sekund. Znaczy oczywiście ja powiem tak, myślę, to już trochę zostało nadmienione, że największym wyzwaniem i największym problemem jest kwestia demografii.
To jest coś, co mnie ukrywa, mnie boli i szukam rozwiązania od początku swojej kadencji, jak to zmienić, jak doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy w Oświęcimiu pozostawali, żeby tutaj się budowali, żeby tu się osiedlali. I ten proces jest bardzo trudny i złożony. A nie wiem, no, nie należy patrzeć na Oświęcim wyłącznie w kategoriach samego miasta, bo tak naprawdę to też mówiliśmy w Krakowie, że tak my tworzymy pewną aglomerację, może to szumnie brzmi, ale tak naprawdę jest, bo przecież miasto Oświęcim i gmina się przenika. Łącznie miasto i gmina Oświęcim liczy dzisiaj 55 tysięcy. Jeszcze 20 lat temu liczyła 58 tysięcy. Ale dużo ludzi z Oświęcimia przeprowadziło się właśnie na teren gminy. Dzisiaj gmina liczy około 2 tysięcy więcej, Oświęcim liczy, przepraszam, 2 tysiące więcej, Oświęcim liczy 5 tysięcy mniej. Więc pokazuje to, każdy z nas ma znajomego na terenie gminy. Każdy z nas ma kogoś, kto mieszkał w Oświęcimiu i się przeniósł. A jak ta gmina wygląda? Że tak naprawdę z jednej strony ulicy jest miasto, a z drugiej strony jest ulicy, jest gmina. I dlatego ja jestem gorącym zwolennikiem połączenia miasta i gminy, ale w perspektywie, w dłuższym okresie czasu. I tu jest, uważam, największe wyzwanie. To, co mówiłem też, kwestia budownictwa mieszkaniowego, kwestia jakości życia. I uważam, że to jest największe wyzwanie i największy problem, przed jakim stoimy, zarówno ja, ale państwo także też. Bardzo dziękujemy. 30 sekund. I będzie odpowiadał Jakub Przewoźnik Prawej Sprawiedliwości. Cieszę się, że chociaż w tym obszarze się zgadzamy, że Oświęcim się wyludnia, nie ma miejsc pracy. Wszyscy, cała młodzież wyjechała z naszego miasta, zostali seniorzy i musimy, pani Renato, wybudować miejski dom seniora. No ja nie chciałbym, żebyśmy musieli kursować do Bielska, Tychu, Katowic, Krakowa w poszukiwaniu pracy. Musimy skupić się na rozwoju gospodarczym naszego miasta, a nie sadzić piękne kwiatki na naszych rondach. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, zamyka trzecią rundę przed nami, czwarta, ostatnia. Czwarta runda. Będziemy prosić państwa o stanowisko końcowe. Mają państwo na to półtorej minuty. Jako pierwszą poprosimy panią Renatę Fijałkowską. Szanowni państwo, kandyduję z Komitetu Wyborczego Oświęcim Miasto Perspektyw. Już założyliśmy w nazwie, że będziemy się rozwijać, będziemy tworzyć perspektywy. Tak jak wcześniej powiedziałam, nie będę się zmieniać, będę słuchać waszych potrzeb, będę realizować wspólne nasze pomysły, będę was pytać o pomysły, o zdanie, będę was zapraszać i rozmawiać z wami po to, żeby wspólnie kreować przyszłość Oświęcimia i Oświęcimian. Zapraszam was serdecznie do oddania głosu. To wy decydujecie, na kogo oddacie głos, ale uwierzcie mi, głos oddany na mnie nie będzie zmarnowany, będzie dobrze wykorzystany. Po 5 latach będę mogła z państwem się z tego czasu rozliczyć. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dziękujemy. Teraz proszę o krótkie podsumowanie, półtoraminutowe, pana Macieja Klimę. Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na tą debatę. Na pewno ci, którzy ją wysłuchali, wiele dowiedzieli się na temat naszego miasta, na temat pomysłów zarówno urzędującego pana prezydenta, jak i nas, naszej trójki. Reprezentuję środowisko Koalicji Obywatelskiej Samorządowej KOS 2018. Od 6 lat działamy na rzecz miasta. Jeśli chodzi o kandydatów, nasi kandydaci są najmłodsi, mają najświeższe pomysły i uważam, że postawienie, oddanie głosu na mnie oraz na kandydatów do Rady Miasta w najbliższych wyborach, które odbędą się za 2 tygodnie, jest szansą na to, że Oświęcim zmieni wiele priorytetów w kierunku właśnie mieszkańców. I uważam, że jest to coś, co wszyscy musimy rozważyć. No cóż, bardzo przepraszam państwa za może nieskładne wypowiedzi, ale zmagam się z przeziębieniem i cóż, pozostaje mi oddać głos Jakubowi. Dziękuję serdecznie. Bardzo prosimy o zaprezentowanie swojego stanowiska końcowego pana Jakuba Przewoźnika. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie Radiu Kraków za zaproszenie i zorganizowanie tej debaty. Dziękuję panu rektorowi za udostępnienie tej sali Murów Małopolskiej Uczelni Państwowej, z którą kiedyś byłem związany najpierw jako student, później chwilowo jako wykładowca.
Szanowni Państwo, Oświęcim potrzebuje zmian, Oświęcim potrzebuje nowego oddechu. Ekipa pana prezydenta Janusza Chwieruta po ponad 10 latach rządzenia nie przedstawia żadnych nowych pomysłów. Sięgnijcie do nowej dekady Janusza Chwieruta, a zobaczycie zakreślaczem pozakreślane pomysły, często zgłaszane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, zbliżają się święta, także wielkanocne. Składam wszystkim serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju, błogosławieństwa Bożego. Dzisiaj wieczorem trzymamy kciuki za reprezentację w piłce nożnej. Wszystkim kandydatom życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Na koniec bardzo proszę o zabranie głosu i krótkie podsumowanie pana prezydenta Janusza Chwieruta. 1,5 minuty. Szanowni Państwo, ja myślę że tak, że każdy, kto działa w sferze publicznej, ma dobre intencje, ale oczywiście każdy z nas ma prawo się różnić. I dzisiaj uważam, że dla mnie kluczowym jest pozytywne myślenie, nie szukanie problemów, które niekiedy są moim zdaniem wymyślane i sztucznie, żeby komuś wręcz wyłącznie zaszkodzić, ale szukanie właśnie pozytywnego myślenia i budowanie tej więzi, która jest bardzo istotna w przypadku miasta Oświęcim. Dla mnie bardzo istotna i ważna jest też zespół ludzi, którzy jest wokół mnie, który popiera mnie, który razem powoduje, że zmieniamy nasze miasto i budujemy coś, co jest kolejnym elementem zmiany, bo tak naprawdę Oświęcim to przecież miasto, które ma 800 lat historii. I każde pokolenie dokłada kolejną cegiełkę do jego rozwoju. I przyszedł czas, że my musimy właśnie tą cegiełkę kolejną dołożyć. I wierzę w to, że właśnie dzięki temu, że ten program jest na tyle lat, pozwoli nam to osiągnąć kolejny skok, bo miasto Oświęcim jest bardzo nowoczesnym, europejskim miastem, które ma jeszcze dużo wyzwań. Ważna jest współpraca pomiędzy prezydentem i Radą Miasta. Dlatego zachęcam Państwa do głosowania też na kandydatów z Koalicji Obywatelskiej, ale także z mojego Komitetu Wyborców Janusza Chwieruta. I wierzę w to, że razem będziemy zmieniać Oświęcim dalej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To była czwarta i ostatnia runda debaty prezydenckiej w Oświęcimiu. Przypomnijmy o przyszłości tego miasta. Dyskutowali znowu według kolejności alfabetycznej prezydent Janusz Chwierut, Komitet Wyborców Janusza Chwieruta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia Państwa. Była z nami także Renata Fijałkowska, Komitet Wyborczy Oświęcim, Miasto Perspektyw. Dziękuję Państwu. Zdrowych, spokojnych świąt rodzinnych. Maciej Klima, Komitet Wyborczy Wyborców KOS 2018. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Życzę zdrowych, wesołych świąt. Był z nami także Jakub Przewoźnik, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia Kraków, tym, którzy oglądali nas na stronach internetowych. No i oczywiście tym wszystkim, którzy przyszli do auli Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Raz jeszcze dziękujemy i spotykamy się 7 kwietnia. Na wyborach samorządowych Natalia Feluś, Jacek Bańka. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.